powinno liczyć kasę dopiero jak się dodzwonisz chyba. Dobry wieczór. Czy ja się dodzwoniłem tam do pani wróżki? Wie pani co, czy mogę pani przedstawić mój problem, tak? Już moment, tylko wyciszę sobie. Także proszę pani, wie pani co, jest taki problem, że ja mam taką pracę, że po prostu zmuszony jestem kontaktować się z setkami ludzi dziennie i po prostu, znaczy wie pani, nie bezpośrednio, tylko przez internet i niektórzy z nich są strasznie opryskliwi wobec mnie, jakieś tam mają wobec mnie zarzuty, wie pani, i czy po prostu jest sens kontynuować pracę w tym zawodzie, czy dla swojego komfortu psychicznego powinienem to porzucić? Swoje imię? Mikołaj. I wyproszę rok urodzenia, tylko rok. Który? Aha, dobrze. Czy pan powinien być w tym zawodzie, czy inaczej to rzucić? Tak, pan jest taki mało odporny psychicznie chyba, tak? O to chodzi, że pan źle znosi. Tak, no wie pani, znaczy nie radzę sobie po prostu z tym, bo jest tyle obelg dziennie i jakichś ojej, takich nieprzyjemnych sytuacji, że no już sobie nie daję rady z tym. Daję sobie z tego sprawę, wiem o czym pan mówi, bo rzeczywiście tak jest. Dobrze, zaraz zobaczę panie Mikołaju, pan poczeka chwilę. Czy pan powinien pracować dalej w tym zawodzie? Zapytamy się. Czy to dla pana dobre, czy raczej nie? No bardzo pan nerwowy przez to, prawda? No tak, niestety właśnie. I to się potem też odbija, wie pani, w życiu erotycznym, też z kobietami nie bardzo i w ogóle tak. No bo to stres, wie pan, to stres. No jest tu karta wątpliwości. Rzeczywiście nie wie pan, co robić. Zobaczymy. Ja teraz panu powiem, panie Mikołaju, co pan powinien zrobić. Wie pan co? Tutaj karty jednoznacznie mówią, że niestety powinien pan zmienić tą pracę, aha. bo pan psychicznie nie znosi. No tak. Pan psychicznie nie wyrabia, wie tak, pan, tak. To już jest nie praca dla pana, niestety. To rozumiem. Pan ma tak wrażliwy jest, tak. że tutaj, wie pan, to jest praca dla takiego człowieka, po którym wszystko to spływa, tak? Jak po kaczce dosłownie. Jak po kaczce, a pan to wszystko do siebie bierze, wie pan, i tak jak ktoś ma jakieś, że tak pan to bierze, jakby pan zawinił, tak, jakby w czymś pan to był winien, a przecież pan wie, czy nie jest winien. I tak za każdym razem pan to ma to takie odczucia, tak? Tak, dokładnie. I to wszystko wpływa, na w ogóle, wie pan co, powiem panu, i że na tą, codziennie jak pan przychodzi do tej pracy, to codziennie pan wychodzi zdenerwowany i z nowym stresem. Dokładnie. Także to nie jest dla pana, bo jest ta chwila i się pan by rozchorował, naprawdę. Rozumiem. Także proszę zmienić tą pracę. Dobrze, dobrze. Tutaj karta mówi, niezwłocznie zmienić, szukać czegoś nowego. Dobrze. Nie wie pan, to, nie dla pana. Dobrze, praca. Rozumiem. Dziękuję bardzo za pomoc. Również. Proszę zostać z Bogiem, dobrej nocy. Dziękuję, dobranoc. You push me up to the end, now you're settled.